Temat wart uwagi, Iwona Kutyna, witam Państwa. Dzisiaj temat szczególnie wart uwagi, ponieważ w tym tygodniu Sejm ma zająć się propozycją ustawy o zalegalizowaniu medycznej marihuany. No właśnie, marihuana medyczna, zalegalizować czy nie, o tym między innymi dzisiaj w programie rozmawiać będę z moimi gośćmi, dr Jerzy Jarosz, specjalista w zakresie leczenia bólu, a także współzałożyciel oraz pracownik Fundacji Hospicjum Onkologicznego Świętego Krzysztofa w Warszawie. Dzień dobry. Witam gorąco. I Artur Szewę, tata czteroletniego już teraz, Krzysia, z padaczką lekooporną. No właśnie, w tym tygodniu Sejm ma się pochylić nad tym projektem przedstawionym przez Kukiz 15. Czy w końcu według panów nastąpi jakiś przełom? Ja myślę, że tak, że sytuacja już dojrzała do tego, żeby przełom nastąpił. Zbyt dużo już padło obietnic, zapowiedzi, zbyt głośna jest dyskusja, żeby ten temat mógł być zlekceważony i ponownie odłożony gdzieś tam do zamrażarki, czy odsunięty na bok. Ja obserwuję zainteresowanie tym tematem, obserwuję na co dzień po prostu ze strony pacjentów do naszego punktu konsultacyjnego. Codziennie dzwonią pacjenci, codziennie dostaję maile, codziennie pytania o możliwość leczenia, a legalizacja, czy brak legalizacji, ale wreszcie jakaś odpowiedź otwiera jakby nowe perspektywy, nowe możliwości działania. No ale Konstanty Radziwiłł dzisiaj nawet mówił, minister zdrowia, że tak naprawdę ta ustawa doprowadzi tylko do tego, że każdy na balkonie, cytując, będzie mógł marihuanę mógł hodować, ale to chyba nie o to chodzi. Ja myślę, że chodzi w naszym szczególnie przypadku o to, żeby dostęp do marihuany był w godziwej cenie. Ja chcę powiedzieć, że wiążąc to też z tym pierwszym pani pytaniem, czy jest już jakby szansa i czy coś w tej sprawie się zadzieje, projekt Kukiz 15, który został włożony do zamrażarki, został poparty takim społecznym działaniem Koalicji Medycznej Marihuany. My w tej chwili zbieramy podpisy pod projektem ustawy zupełnie identycznym jak projekt Kukiz 15, pod tym samym projektem. Mamy jeszcze kilka dni na to, żeby złożyć jakby listy podpisów do Sejmu, tak? Jest to poparcie ze strony społecznej, więc myślę, że tak Sejm, jak i rząd jest jakby w tej chwili trochę bardziej pod ścianą niż był rok czy półtora roku temu. Niemniej jednak ja chcę pani powiedzieć o swoim doświadczeniu. Moje doświadczenie mówi dokładnie tyle samo, co doświadczenie wielu rodziców, którzy borykają się z możliwościami finansowymi przede wszystkim. Ja zakupując pierwsze porcje konopi, właściwie olejów konopnych produkcji austriackiej, płaciłem bardzo dużą cenę. To był koszt 700 zł za gram aktywnej substancji. Dzisiaj wyrób z polskich konopi kosztuje mnie około 320 zł za gram. Ja liczę na to, że będzie to jeszcze niższa cena, jeśli legalizacja marihuany dojdzie do skutku. Legalizacja w celu użycia medycznego. Chodzi o zalegalizowanie medycznego użycia konopi. Bowiem to drenuje strasznie kieszeń rodziców, a są to potężne pieniądze w skali miesiąca. Mm-hmm. Pan też ma olbrzymie doświadczenie z pacjentami, którzy do pana się zgłaszają. To jest przede wszystkim leczenie medyczną marihuaną bólu, ale nie tylko. Skąd według pana taki opór właśnie polityków w tej kwestii, biorąc pod uwagę fakt, ilu osobom, chociażby jak historia Krzysia i osobom, które cierpią głównie na nowotwory, ta medyczna marihuana pomaga? Tak, oczywiście. Medyczna marihuana to jest pojęcie takie dosyć szerokie, trzeba je sprecyzować, co ono oznacza. Medyczna marihuana to zastosowanie preparatów marihuany do celów medycznych, prawda? Nie ma jakiejś specjalnej rośliny, którą można nazwać medyczną czy niemedyczną. Natomiast sposób wytwarzania, a przede wszystkim użycie, oznacza, mieści się w tej nazwie. I jeśli ktoś miesza sytuację rekreacyjnego używania czy nadużywania, czy leków, czy jakichś innych substancji z problemem leczenia, wykorzystywaniem leczniczym, to powstaje ten konflikt, który powstał. My mówimy o zastosowaniu medycznej marihuany, o leczeniu konkretnych chorych, a minister widzi konopie, które rosną na balkonie. Pytam się, ile wyobraźni trzeba mieć, żeby w dziecku czteroletnim z padaczką zobaczyć narkomana, albo dealera, albo jeszcze kogoś innego, którego można nazwać czarnym charakterem. I z ust ministra padło takie określenie, że ci, którzy są za legalizacją medycznej marihuany, są propagatorami
narkomanii. To jest nieprawda. To jest ogromne nieporozumienie, które już w większości krajów zostało wyjaśnione w odniesieniu przynajmniej do innych leków, jak leków opioidowych, a u nas ciągle trwa i tak dalej być nie może. Tych pojęć nie można mieszać. Ludzi, którzy walczą o swoje zdrowie, czy lekarze, którzy starają się im pomóc, nie mogą być traktowani jak narkomani. Niezależnie od tego, czy ta marihuana wyrosła w doniczce, czy ona wyrosła w jakimś ogromnym kombinacie farmaceutycznym, prawda? Dokładnie. Znaczy, myślę, że też ważne jest to, żeby podkreślać, żeby rozdzielać tą medyczną marihuanę, tak jak pan powiedział, bo ona jest trochę inaczej produkowana i ten lek w efekcie końcowym jest trochę inny od marihuany takiej, jaką może myśli i postrzega minister Radziwiłł. No, na pewno tak. Medyczna marihuana to przede wszystkim to jest lek. To są substancje czynne w określonych ilościach i dawkowane w określony sposób przy określonych wskazaniach. Czyli jest chory, któremu trzeba podać lek. Dawki oblicza się tak samo jak dawki innych leków. Dawkuje się tak samo jak inne leki, może bardziej ostrożnie tylko. Dlatego, że my jeszcze nie w pełni wiemy, jakie dawki będą najbardziej skuteczne. No, ale rozumiem, że to dawkowanie jest weryfikowane na bieżąco i w zależności od potrzeb pacjenta i odczuć pacjenta są zmieniane. Jest o wiele bardziej kontrolowane niż użycie innych leków. Jak to wyglądało w przypadku pana syna, panie Arturze? Bo Krzyś jest chory na, ma padaczkę i to jest padaczka lekooporna, czyli jak sama nazwa wskazuje, żadne leki nie pomagają. Kto i w jakim momencie wyszedł wam naprzeciw tej pomocy udzielnej? Krzyś urodził się jako dziecko z zespołem Downa. W każdym razie w 5. miesiącu jego życia pojawiły się takie bardzo subtelne napady, które moja żona połączyła jakby z napadami epilepsji. Skonsultowaliśmy się z lekarzem, pediatrą pierwszego kontaktu, który nas prowadził i te objawy nie zostały uznane za napady epilepsji. 2 miesiące później dostał szczepienie. Chwilę później, 4 dni, 5 po szczepieniu, straciłem kontakt ze swoim własnym synem i nie mieliśmy nawet kontaktu wzrokowego. Udało nam się dosyć szybko dostać do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie chłopiec został poddany diagnostyce. Okazało się, że jest to padaczka, szybkiemu wprowadzaniu leków. Okazało się, że te leki, nasycenie lekami nie powodowało żadnego przerwania napadów, tak? Weszliśmy wtedy na program sterydowy w imporcie docelowym. Przez chwilę mieliśmy spokój, jak się okazało, do momentu, kiedy sterydy się nie wypłukały z organizmu i padaczka wróciła. Weszliśmy na ketodietę z doktorem Bachańskim. To jest taki specjalny sposób żywienia, który powoduje, że mózg zamiast cukrami odżywia się ciałami ketonowymi. No i niestety ta ketodieta została jakby trochę zniszczona przez zabiegi operacyjne i podanie glukozy. Osłabienie jakby ogólne syna spowodowało to, że mój syn przy drobnym zapaleniu płuc bardzo szybko dostał niewydolności oddechowej, trafił na OIOM na ulicę Niekłańską w Warszawie. Tam przez 3 tygodnie go próbowano postawić, oddano go nam w stanie ciężkim pod opiekę hospicjum domowego. I nie wiedzieliśmy, co robić. Moja żona zatelefonowała do doktora Bachańskiego, gdzieś przeczytała o konopiach, o marihuanie, o zastosowaniu ich w leczeniu padaczki, o tej Charlotte, która była tym takim pierwszym przykładem i takim motywem do tego, żeby w Polsce coś robić. I doktor Bachański powiedział, że on już ma kilku pacjentów. Zdecydowaliśmy, weszliśmy na terapię konopiami i okazało się, że jest natychmiastowa poprawa. Ilość napadów spadła, stały się one mniej uciążliwe, napięcia mięśniowe były o wiele słabsze. Dziecko nie traciło kontaktu i świadomości podczas napadów. Nawet nie wypadały mu zabawki. Wcześniej podczas napadów wypadały mu z rąk zabawki, tracił kontakt z nami, emocjonalny kontakt wzrokowy. I okazało się, że medyczna marihuana działa. Ale to zaangażowanie doktora Bachańskiego obróciło się w pewnym momencie przeciwko niemu. Panie doktorze, dlaczego tak mało lekarzy o tym głośno mówi? No między innymi dlatego, że to jest substancja roślina, jest jakby zawierająca te substancje nielegalna, bo paradoksalnie akurat ta część rośliny, czy te składniki, którymi leczy się padaczkę, nie są nielegalne. One nie powodują tych objawów, jak mówimy, psychoaktywnych.
prawda? One są lekami tutaj przeciwdrgawkowymi w tym wypadku. I to pomieszanie tych pojęć, nie wpatrywanie się w szczegóły, w farmakologię tej rośliny sprawia, że to są rzeczy, które się mieszają również lekarzom, a również powodują, że nie ma zainteresowania, żeby pogłębiać tę wiedzę. I wiele tych niedomówień będzie funkcjonowało tak długo, póki to nie stanie się nielegalne. Tak długo, póki nie będziemy o tym rozmawiali w gabinetach lekarskich, tylko w studiach telewizyjnych, czy pisali w prasie jako wielkich sensacjach że tak powiem, walczyli jeden przeciwko drugiemu, pokazując argumenty, ale zapominając o istnieniu chorych, którzy z tych argumentów naszych i z tych efektów dyskusji powinni korzystać. No tak jak było w przypadku Krzysia, myślę wielu innych dzieciaków, które kiedy doktor Bochański został zwolniony, zostały bez opieki. W tej chwili mamy taką dużą uciążliwością jest dla nas to, że za te wizyty z doktorem i kontakt z doktorem Bochańskim płacimy, tak? Bo doktor nie ma umowy z NFZ-em, w związku z powyższym nasze leczenie jest już w zupełności prywatne. Tak? Wizyta u doktora, jak i zakup CBD na rynku. Jest to zupełnie prywatne. Państwo nam w tym momencie w ogóle nie pomaga. W związku z powyższym wprowadzenie tej ustawy i zalegalizowanie użycia marihuany czy substancji z marihuany w celach medycznych jakby mogłoby nam ułatwić. Ja mam taki uknuty na własne potrzeby argument mówiący o tym, że medyczne stosowanie marihuany jakby może przynieść wielorakie korzyści. To są korzyści nie tylko dla samych pacjentów, bo może to jakby obniżyć cenę tego środka, ale także to są korzyści dla budżetu państwa. Przecież wydawanie koncesji na uprawę i pełna kontrola tego wszystkiego przepływu od rolnika, który hoduje poprzez laboratoria do pacjenta, jakby jest pod ścisłym nadzorem państwa, tam jest obrót pieniądza i na to można nałożyć akcyzę i podatek. Zresztą Ministerstwo Rolnictwa już się wypowiadało w tej kwestii, że odpowiednie miejsca, lokalizacje na hodowlę tej medycznej marihuany na pewno by znalazło. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że temat, do którego wracać na pewno będziemy, zwłaszcza przyglądając się temu, co w Sejmie w najbliższym czasie dziać się będzie. No właśnie, no i trzymamy kciuki, żeby się udało. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Jerzy Jarosz i Artur Szewe. To był program Temat Wart Uwagi. Dziękuję Państwu i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy.